Można, jak najbardziej. Ale nie, bo może im chodzi o to, że ja zrobiłam live'a i powiedziałam, że nie lubię policji pogotowia, nie? To przyjechali znowu, nie? Mista... Może za tych zamówców się zaczęli mścić? Mi się wydaje, że przyjechali na złość, nie? Bo ich wyśmiewałam. Oni się wkurwili po prostu. No, no, ale że ja napisałam, że... Wyzywasz ich, że obrażasz ich cały czas. Miasto, wow. Milion mieszkańców, nie? I kurwa, do jedną dziewczynę sobie po prostu upatrzyliby to przyjeżdżać po prostu przez cały rok. A oni kurwa bez powodu. Starą rurę. Prezydent no, Majkowski osobiście ich nasłał. Bo im się wydaje, że ja akurat dzisiaj chciałam się zabić po prostu. Nigdy się nie chciałam zabić przez całe życie, to po prostu akurat dzisiaj, nie? Mówiłaś, że chciałaś. Której mówiłaś, że chciałaś. Ja mówiłam bzdura. Dzisiaj nawet jak słyszałem... Czy to chodziło o załamania? Nasz o mamy. A nie o samobójstwo. Dzisiaj nie było. Ale, kurwa, to było... ale jakoś żyje, no. Chciałaś. Ciekawe, jak to się stało. No to co? To... Ja nie... Chciałam, a żyje, no to o co chodzi. Ja nie wiem, jak się stało, ale było to słychać na live'ie. Jeżeli na przykład... Pierdolić głupotę po prostu, kurwa. Jadą u ciebie pierdolić. Dzisiaj nic takiego nie mówiła. Wtedy ale ja nic takiego nie mówiłam. Jakbym się chciała zabić... Ludzie, weźcie się, puknijcie w głowę. Jakbym się chciała zabić, to bym się chyba już dawno zabiła, nie? No ta, przyjechała znowu policja pod blok. Tak, ale tak mówiłaś. Nie, ty się nie zabijesz, ty wolisz szantażować, wiesz? Ty wolisz szantażować. No. Weź się od Eli. Odczep się od Eli. Odczepcie się. No to dobrze, no to psychiatra powinien umieć odróżnić szantażystę od prawdziwego samobójcy, nie? No nie ma takich testów, że nasikasz i widzisz. A może są? Ma tę trudną cechę, że nie żyje. Ja bym się chciał powołać na słowa Horacego, że zbuduję pomnik trwalszy niż ze Spiżu i pozdrawiam Natkę, Weronikę i pan Buzi. Wiecie co? Ja idę spać, bo tyle obcych ludzi przyszło na nasz serwer. Jest ponad 10 tysięcy osób. Nie da się już tutaj rozmawiać na tych głosówkach. Ja już nie będę wchodzić. Musisz chyba robić podium, Ela. Same po prostu... Ciągle jakieś nowe, obce osoby. Bardzo mi się tutaj źle rozmawia. To ta podium policja pod blokiem. Nie denerwuj się. Podium. Zeszła się podium. Masa jakichś takich hołoty, nie wiadomo skąd. Bardzo się źle czuję na naszym serwerze. Nie da się po prostu... Nie da się po prostu wejść. Nie da się... Po prostu nie da się spokojnie porozmawiać tam na tym przedpokoju. Jesteś nie? Nie matka. Po prostu ludzie jacyś się poschodzili, nie wiadomo skąd. Jest bardziej rozpoznawalna i coraz więcej no, ale strasznie naprawdę fajnie było na tym gangu. Taka, można powiedzieć, elitarna grupa, można było sobie porozmawiać. A teraz, kurde, jakieś mędy z całego świata się zleciały. I... Ty największą mędę jesteś. Jesteś chamber. Wiecie co, ja chyba odejdę z tego rekorda. No, Elu, nie możesz odejść. No odpierdolę się szantażujesz. Kurwa. Ale co, ja tutaj rozmawiam, tak jak osoby znajome i nie rozpoznają nawet po głosie. Ela, na podium po prostu musisz pierdala. Iść. Nie można tak. Ela, ignoruj tych hejterów. Ela, proszę, pomyśl o podium. Same jakieś obce typy gdzieś po prostu się znalazły z tej Polski. Wypierdalaj szkoda. Elu, jest dużo dziwnych ludzi, ale są też ludzie, którzy będą cię wysłuchać. Pomyśl o podium. Tak, to trzeba podium. Nie będzie, nie będą gadać, a my ich wyczyścimy. Za dobra, dobranoc, cześć. Dobranoc. Wiecie co, chyba nie wejdę jutro w ogóle na serwer. Bo nigdzie nie wchodzę. Bo po prostu te mędy od psychotropa przylazły do nas. Może nie da się serwer zrobić. Nie da się w ogóle tutaj rozmawiać. Same jakieś po prostu. Sami jacyś psychopaci tu siedzą. Pojeby.
Ty jesteś pojebana. A ty stary dziadzie, odpierdol się od Eli i zajmij się swoim życiem, a nie. Obrażasz się. Dawajcie niki, będą leciały bany. Dawajcie niki, będą leciały bany. I tak będzie amnestia. Chuj mi w dupę, naprawdę. Ale ja was kojarzę, tych, których kojarzę. Więc nie tak, że będziecie sobie kogokolwiek podawać. I zdanie matka. Mówię, sklej pizdę, stawię dziadzie jebane. Ej, to nie jest poziom nasz, co? Jogusie. Jaki poziom? Możecie przestać się wyzywać. Jesteśmy na gangu Eli Gavin. No? Przepraszam, co? Że to powiedziałem. Za co przepraszasz? Wstydzisz się tego? Za to, że żyję. Wstydzę się swojej egzystencji. I wiesz, za to byś miał Eskę, nie? To kobieta, moje żądło. Chyba czekam, muszę panią chyba stestować. To będę miał, Maciuś? Byłem całe te. Dobra, następny siup. Ha, ha. Ha, ha, no. O, teraz to się nie odzywacie, nie? Wow. Jakby, ale to nie da się powiedzieć, kurwa. A teraz cisza, nie? Teraz cisza, co? Cisza, no bo głównie ty napierdalasz. Ja? No to czeka, bo 30 sekund, mów. No, bo zamykałeś mordy, hejtawiam, co mogę powiedzieć? Ja. Ja nic nie zrobiłem. Nie wiem, ja jestem w pracy, więc się mało co odzywam. Nie no, w porządku. A obok mnie już prawie moja dziewczyna śpi, więc ja też jakoś tak spokojnie, aczkolwiek jestem i jeżeli pani Ela miałaby ochotę na jakąś dyskusję, to ja jestem bardzo chętny i otwarty, też również w celu zapoznania się, bo nowy na Discordzie jestem w pewnym tego słowa znaczeniu, bo od niedawna próbuję się udzielać. No właśnie, może zrobimy podium, Ela by wybrała tytuł. Ale to Ela, ten. Nie wiem, pisze coś do pokoju? Nie wiem, coś mi tam mruga w telefonie, że coś tam piszą, ale... O, 65 Aha. nowych wiadomości, kiedy ja to przeczytam? Aj, dobra, spróbuję zadzwonić do Eli. Proszę, ona jest na głosówce tutaj, czemu ty chcesz do niej dzwonić? Jest? Słuchajcie, kochani, ja idę spać, dobranoc, bardzo dziękuję za udział w live'ie i życia w nocy, ja jutro mam różne sprawy, także nie dam rady rozmawiać, no, także nie martwcie się, wszystko dobrze. Zdenerwowałam się, bo ci zomowcy walili do drzwi, ale już uspokoiłam się, idę spać, no. Dobra, na razie. Ja się muszę, słuchajcie... Słuchajcie, chciałam powiedzieć, że szukam kogoś, kto się ze mną ożeni i zabierze mnie z mojego mieszkania, bo ja, kurde, nie mogę mieszkać sama, codziennie po mnie przychodzą, żeby mnie w kaftanie wyprowadzić. Normalnie jakaś masakra. A Bogdan Zimowski? A kto to jest? A Kamil Krakowski? Ale pani nie wiem, że może z Robertem, Ela, przecież ostatnio nie, był Robert. Nie, to chodzi o Roberta. Maciuś cię wielbi, to Maciuś się z tobą ożeni. Słuchajcie, znajdźcie mi jakiegoś chłopaka. Słuchajcie, znajdźcie mi jakiegoś chłopaka przystojnego, młodszego ode mnie, bogatego. Wolałabym, żebym miał dom niż mieszkanie i gdzieś tu raczej z Małopolski. I nie chcę, żeby to był Marek. Marka mam już dość. No i ten Robert. Ela, co z Robertem? Znajdźcie mi kogoś. Nie, Robert to mój tylko asystent był. Aha. Ja z nim nie sypiam. Chyba, że Edek. Nie, z nim też nie sypiam. Robert, to gumowe jebadełko, co dostałaś od widzów, tak? A co dasz? Ty, a może ja? Właśnie Joachim jest chętny. Byśmy wspólnie wzięli kredyt na mieszkanie. Ale powiem wam, że strasznie się rozczarowałam, jeśli chodzi o Marka, bo nie dość, że doprowadził do tego, że moje zdjęcia rozbierane i filmy wypłynęły do internetu, to jeszcze zmienił telefon Messengera i wielce obrażony na cały świat, kurwa, no. A pojechał do tego skurwysyna, dał się mu schlać, dał się mu naćpać.
dał się mu wytrzaskać po ryju, okraść, po prostu skopiować wszystkie linki z telefonu, kurwa, no. Kto normalny sobie pozwala coś takiego zrobić? Weźcie to, wyłączcie ten głośnik, bo jest pogłos. Sama tego chciałaś. Mówiłaś, że jesteś dumna ze zdjęć. A wy byście pojechali. Pojechalibyście do największego wroga. Niech ktoś wyłączy, bo jest pogłos, no. Mówimy o Marku Łanowskim, tak. Pojechalibyście do największego wroga, chlalibyście z nim wódę, pozwolilibyście się mu naćpać, ponilać, wycierać o siebie buty, wytrzaskać się po ryju i oddalibyście mu potem swój telefon i komputer nad ranem? Tak. Ale to nie Marka Wróg, tylko twój. Panie kolego lub pani koleżanko podgłosu, proszę, kurwa, przestań, bo mi zaraz dziewczynę obudzisz. Dzięki. Weź sobie, kurwa, Sławki, kurwa, nie. O, dziewczynę mi obudzisz. Dobra, chłopie. Słucham, chłopie. No ma dziewczyna, to ktoś ma pogłos, jest was za dużo tutaj. Tutaj ktoś powiedział. Aga, czy możesz wyłączyć mikrofon, proszę? Tutaj ktoś powiedział, że psychotrop jest moim wrogiem, a nie Marka. No i właśnie na tym polega problem, bo każdy wróg Marka był moim wrogiem, a każdy mój wróg był dla Marka przyjacielem. Słuchajcie, wiecie co? Ja się żegnam, dobranoc, bo ktoś ma pogłos, nie da się niestety rozmawiać. Nie, włączymy ten pogłos. Włączcie ten pogłos. Marek Hałd, Marysiał. Dobra, będę mówił, kto ma pogłos, weźcie, znajdźcie to na jedynie. Maciek, przydaj się na coś i Rodorę wycisz, bo to od tego już... Rodora, okej, dobra, no. Sorry, na telefonie działa słabo, bardzo. Chyba u Trismo w Szajka też. Aga. A sorry, jak Ela mówi, to się skupia na tym, co ona mówi, to mi ciężko tutaj w telefonie klikać. Aga, wyłącz mikrofon, proszę. Maciej, to jest Aga. A, kurwa, południe byłoby lepsze. No. Nie, naprawdę się nie dało tego słuchać. Połowy rzeczy nie słyszałem w ogóle. Dobra, bo to są i tak jakieś te multiki, to trudno. O! A wyszło. Ale czemu ta policja waliła do moich drzwi godziny? Ja tego nie rozumiem, naprawdę. Marka szukają. Prawdopodobnie ktoś dał zgłoszenie, że coś sobie chcesz zrobić, dlatego przyjechała policja i karetka. No i co? I tak sobie ludzie będą dzwonić codziennie i oni będą tak codziennie przyjeżdżać w nieskończoność i mnie zadręczą na śmierć w moim własnym domu? Jak codziennie będziesz mówiła o samobójstwie, to pewnie tak. Karam za bezpodstawne wzywanie służb. Ja nie mówiłam o żadnym samobójstwie dzisiaj. Ani zresztą wczoraj też nie, ani przedwczoraj, ani tydzień temu, ani miesiąc temu, kurwa. No, z wczoraj to akurat jest nagrana głosówka, gdzie to mówisz. Mówiłam tylko, że mi się nie chce żyć, a nie, że kochani, żegnam się z wami i właśnie idę się utopić. Za pół godziny mnie już nie będzie, szukajcie mnie, cześć, pa. Nie, powiedziałaś, cytuję, mam ochotę się zabić. A wypierdalaj, no. Dobra, no, mam ochotę się zabić, nie? Ale, sorry, czy Ela by się nie pożegnała? Powiedziałaś. No dobrze, dobra, ale idę spać, czy Ela by się nie pożegnała z widzami? Z jakimiś hejterami. Dobranoc, Elu. Zapytanie Markiem. Marc Paul z Marcią. A jeszcze, jeszcze weźmy pod uwagę tak. Jak ktoś mówi, nie chce mi się żyć, albo mam ochotę się zabić, tak? To nie jest równoznaczne, bo ja jestem polonistką, stwierdzeniem,
Słuchajcie, właśnie idę się powiesić, już sobie przygotowałam sznur i idę się powiesić, także no sorry. Można... Mówisz trzecia, a nie trzecia, więc to nie jest żaden argument. Można mieć ochotę zjeść loda, tak? Ale go nie zeżreć, nie? No to co, raczej robisz loda, to nie jest. Żreć. To się nie jest po prostu. A co, a ty nie robisz, nigdy nie robiłaś loda żadnemu facetowi? Nie, bo jestem lesbijką. O, no to kurde. No to co, zatkało kakao? No to rozumiem. Ja rozumiem, że cię to brzydzi. Nie bać lesby. Nie, no lesby są fajne, o co ci chodzi? Dobra, tu jest takie... Mam takie pytanie. Nie wiem, czy są fajne, bo ja osobiście wolę sobie lizać kutasy niż cipki, no. Przecież niedawno mówiłaś, że jesteś bi. Ale powiedział, tak, co woli, ale nie? Nigdy nie lizałam żadnej cipki i prawdę mówiąc nie pociąga mnie to. To skąd wiesz, czy wolisz kutasy lizać zamiast cipki? No wolę, no. Jesteś bi. Po prostu jak mam do wyboru jedno i drugie, to biorę kutasy, no. Jak masz do wyboru walkę o dziecko, a kutasa, to też wybierasz kutasa, prawda? Nie, po prostu uważam, że można mieć i dziecko, i partnera, wiesz? Normalnie są małżeństwa, sypiają ze sobą, a w drugim pokoju śpią dzieci. Masz jakiś problem z tym? Że ja sobie znalazłam chłopaka mając dziecko? Nie w twoim przypadku. Dała dziecko. Mój mąż mnie zostawił, jak moja córka miała roczek. No to chyba mam prawo sobie znaleźć następnego faceta. Czy nie, czy mam zostać sama? Dała dziecko. Ja mam problem z tym, że ty nie walczysz o dziecko, tylko po prostu boisz kutasa Marka. Z tym mam problem. A wiesz, że można dojść drugie? A ty o co walczysz teraz? O bycie chujem? Ale na jakiej podstawie uważasz, że walczę o dziecko? Marek był tylko u mnie parę dni, już go nie ma. Ja walczę po prostu... A teraz ani dziecka, ani kutasa. Zazdrościsz? Po prostu Marek nie olał, Marek ma mnie w dupie po prostu. Ja myślałem, że Marek jest jak na swój wiek bardziej dorosły niż... A ty niż dalej za nim płaczesz. Zmienił telefon, skasował Messengera. Miałam cały tydzień różne problemy, on by nawet dla mnie palcem nie kiwnął. Jakbym coś potrzebowała, to by się śmiał. Marek jak był tutaj w Krakowie, to ostatniego dnia sam wezwał na mnie policję. Zadzwonił na policję, na komisariat 5 na Zamojskiego i wezwał ich, żeby mnie zatrzymali. Marek jest jak szczur, ucieka z tonącego okrętu. Po to jechał 1000 kilometrów, żeby mnie aresztowała policja, sam wezwał ją na mnie, no autentycznie. To tak z okazji świętego Mikołaja mi coś takiego zrobił, bo go zaprosiłam na live'a. Donos jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej. Bo mu zrobiłam kolację, bo fajnie spędzał czas, to za to po prostu wezwał mi zomowców do mieszkania. Nie, fajnie, no wysłał, nie? Bo mu wyjebałaś. Była zasłona. Nie, na złość mi wezwał tą policję, bo chciał, żeby mnie aresztowali. Bo go uderzyłaś. No tak, po prostu złamałam mu nos, rozbiłam mu czaszkę, wybiłam mu zęby, biedny, nie mógł wyjść z mieszkania. Po prostu raziłam go paralizatorem, oblałam go kwasem, naćpałam go, biedny nie mógł wyjść. Nie, podbiłaś mu oko, ale jak to samo zrobił psychotrop, to na nim psy wieszałaś, kobieta. Zagroził, super, po prostu biedny miał po prostu zagrożenie życia. Musiał wzywać policję, nie mógł sobie ze mną poradzić, no. Chciałam go zabić, no. Jestem po prostu nie tylko, że dzieci morduję, ale kochanków też. No. No i gadasz takie rzeczy, a potem masz problem, że ludzie wzywają policję. Jestem tyle lat, kobieto. Czy słyszysz, jaki ty masz głos?
Wiesz, Elu, z tobą to jest taki problem. Ty... A dobra, ty masz problem, weź się po prostu zamknij. Nikt ci nie interesuje, nikogo nie interesują. Tyle mnie za twoje ramię. Wywody ja o 15. Nie wiem. Wypierw dalej do spania i po prostu zamknij się. Kto kogo bardziej interesuje, czy naćpana alkoholiczka, czy ja? No nie wiem. No widzisz, nie jest naćpaną alkoholiczką, ale bardziej ludzie interesują. Maciek, tutaj. Ty zamknij jest, ryj. Zamknij dobra. Ryj. Ty akurat nie zamknij mam ryja. Ryj. Nie, bądź poskuwa. Dobra, idę spać. Słuchajcie, mówiłam, że się nie da na tym serwerze już rozmawiać. Tutaj jakaś hołota się z całego świata zeszła. Z tego kurwa nie wychodzi. Ładnie. Ja jestem z Wielkiej Brytanii. Hołotą. Jakaś hołota z całego świata się tutaj zeszła na nasz serwer. Zupełnie obce głosy, jakieś takie bezczelne. To jakaś masakra. O masakra jest. No masakra. Ktoś ma inne zdanie niż ty. Jakie inne zdanie? Jaki ten głos, Setie. Ej, jak wy tak przeżywiacie, to jakaś jest zabawne. Jakaś dziewczynka się odezwała. Maciek. Czyli co, jesteśmy drugim sosem, tak? Przyszliśmy ciebie wysłuchać, chcieliśmy i słuchamy ciebie od dawna, ale jesteśmy gorszym sortem. Na to wychodzi. A ty za mnie tak użyłeś. A ja do ciebie nic nie mówiłem. Brawo wy, no. Brawo wy. No a dziękuję. Staram się, jak mogę. No starasz się, by się postarał, żeby puka pod drzwiami, nie? A ty siedzisz w internecie i walisz konia, to i przedrzeźniasz. Kurwa, no, ale jesteś inteligentny, no. Żeby cię pukać, to byś musiał sobie na to zasłużyć, kolego, więc... Ale nie mnie, co ty, stary? No... A ty, Maciek, nie siedzisz w internecie? Siedzę. I co? Maciek, proszę pana, swojego starego. No to właśnie, no sorry, Marek się bał. Po prostu Marek, jakby wam zamowskie złożył, kurwy złożył, godzinę to waliły do drzwi, to pewnie też mam byście... Mam nadzieję, że ktoś nagrywa. Może byście też nie mieli po prostu humoru dobrego, jak ja. Także dobranoc, no kurwa, mam prawo się zdenerwować, no, jestem sama w mieszkaniu. A weź po prostu ty wypierdalaj z mojego serwera, dziwko. Bo ja pierdolę. No tak. Do agencji towarzyskiej wypierdalaj z mojego serwera. No jeszcze się powtórzę. Bo ktoś ma inne zdanie. Wypierdalaj, dziwko. No, ale jakie zdanie? Jesteś... No tak. A w chuju mam twoje zdanie. A ja w chuju mam twoje, Maciuś, wypierdalaj. Hejterka, to jest ciężka, no. Hejterzy, to są no, dziwki, to tak jak ty. No. To tak jak ty. Jesteś największą hejterką samej siebie. No, każdy z nas, no i co? A jak wy wyzywacie, to jest wyższość moralna. Jak Ela was drwi, albo zejdzie do was poziom, to jest najgorszą patologią, kurwa. Marek, my nie jesteśmy jedną osobą. Ale ja nie mówię do ciebie, mówię ogólnie, nie? Słyszysz te głosy? Słyszysz twój głos? Ty wiesz, jak mówisz. Słyszysz, co oni mówią. Ale nie każdy wyzywa. Ktoś próbuje coś powiedzieć, ale Elka w połowie zdania przerywa i już koniec. Ale nie powiedziałem, że każdy. A czekaj, każdy jak wie, głos, co to robi. Może z tur na turnu z Elką do Babińskiego, tak? Nie się. Tak naprawdę te wszystkie głosy są w twojej głowie. Brawo, Mondrano. Wyobraź sobie, że ty miał być pan kup Eli Gavis. Miała być jedna grupa, a teraz są co najmniej dwie. Hejterzy i fani. Nie ma pół na pół, nie? Ojej, Maciuś odkrywa świat. Ale brawo, nie, serio, nie? Brawo! Tak, są hejterki, ale one nie są hejterkami, nie? I są fani, którzy nie są fanami, jak ja jest tylko kurwami, o. No i tyle, nie? Sorry, dobra, są, nie, ja to się rozumiem. Są fani, którzy nie są fanami, hejterzy, którzy nie są hejterami, no kurwa, tak, ludzie, dokładnie. Którzy nie są ludźmi. Hipokryci, obłuda, hipokryzja, nie? To, że potrafisz powiedzieć, nie wiem, bez rzucania kurwą, to drugie zdanie, nie znaczy, że kurwa nie jesteś hejterem, stary, a nie obrażasz kogoś. Obrażasz inteligencję. No tak, jestem w stanie używać mowy polskiej bez kurwy jako przecinka, no i co w związku z tym, no każdy... Przeciwieście do kury Belweder. No widzisz, każdy to potrafi, to skończy podstawówkę, nie? A nawet nie potrafi używać kurwy polskiej. I jeszcze więcej, nie? Ale to przepraszam bardzo, ty teraz uważasz, że to jest wyższość twoja nade mną, że używasz kurwy? Wtedy możesz kurwułek on-eł nauczyć. Maciek, zapowietrzasz się.
Tak, Maciej, sorry, Maciej, weź zbanuj Julia Ver, bo ona... Okej, okay, już, już, dobra. Julia Ver. Maciek, Maciek, nie. Kik, nie? Bo ty muzyka gatła, tak? Co za konfitura tam siedzi? Maciek, jesteś jak żelazna kopuła nad Izraelem. Po prostu, wiesz, wszystko wyłapujesz. Prawie, prawie wszystko. Ja już leciało dobrą minutę. No ale ja mówiłem, no nie klikałem. Nie wiem, jaki macie problem. Dziękuję, tam ktoś pomógł, nie? No sorry, nie jestem w stanie, ale na tym bardziej nie jest w stanie sama. Tu jest za dużo ludzi, którzy robią gnój, a nas jest za mało, bo my mamy swoje życie, a nie siedzimy cały czas na Discordzie. I ja tu spędzam dużo czasu, ale sorry, nie chce mi się nawet, tak? Mam swoje życie, tu nie da rady samemu na tym zapanować, no. Ale wcale nie musisz. Tyle. Nikt ci nawet za to nie płaci. Ale nie muszę, ale mi zależy, żeby to było fajne miejsce, bo fajni ludzie, nie? A potem spierdalają gdzieś indziej. Nie, bo wy sami nie kiedy trzymacie, to miejsce wiesz, było fajne. Sami nie trzymacie reguł żadnych, nie? Normalnie można serwer zostawić. No bo słuchaj, jeżeli ludzie, właścicielka serwera nie trzyma reguł, no to dlaczego reszta ma trzymać? Ale jakie trzyma? Halo, jakie trzyma, obudź się. Reguł? Jak nie trzyma reguł? Jak nie trzyma reguł? No oczywiście, że nie trzyma. Pamiętaj, jedyna zasada... Wolność słowa. O, nie ma wolności słowa. Jest tylko Ela Gawin. No jest wolność słowa, bo może to mówić, nie wiem, psychotropa na przykład, nie? Ileś wolność mówię, słowa kończy się wtedy, kiedy ktoś chce wyrazić swoje zdanie. Wtedy się kończy wolność słowa na tym serwerze. Jest ban albo wyciszenie. No, a co dostaje ban albo wyciszenie? Boże, oczywiście i to nie raz. A teraz jaki masz kobietowredny głos? Ojejku, nie zesraj się. Drugi regulamin. Argument Ela, zajebisty. Nie stosujemy mowy nienawiści. Następny zajebisty argument Eli Gawin. Argument życia, ton głos. Ej, dobra, dobra, dobra. Dziecko, poniedziałek do spania. Zaraz Ela powie, że jesteś gruba i nie masz facetu. Dokładnie. No, a jesteś? No i co? To cię rusza? Naprawdę? Powie coś o mojej mamusi i tatusiu i o tym, że właśnie nie mam faceta. Chociaż mówiłam, że jestem lesbijką, nie? No jak powie, to powie. No super. Jesteś? Wow. Kim wtedy dorosła jesteś? Osoba wyjeżdża z takimi dzica? Argumentami, to coś jest nie tak. No cóż, Ela z takimi właśnie wyjeżdża. Nie wie, bo schodzi do waszego poziomu i ona to nie mówi na poważnie. I z tego się nie cieszę. O, co? Już nie rób z niej takiego trwania, no. Wiesz? Ale dobrze. Słuchajcie, kochani widzowie, wiecie... Dobra, kurwa, to... teraz nikt cię nie słucha, możesz iść sobie do domu, tak? Możesz iść spać. Która... Tak, już jest dobra. Kochani, powiedzcie, który to ten babus jest tą lesbijką, bo chciała mi dać bana. Dobra zabawa kompany. Tak, to jest to dobra zabawa kompany. Jest lesbijką. Chciałam wyrzucić tą żmiję. Która to jest osoba? No dobra zabawa kompany. Ja patrzę, nie odezwij się teraz. Weźcie ja po prostu zaobserwujcie, czy koło was ona po prostu syczy. To ją wypierdolimy stąd z hukiem. Wrócę z innego konta, skarbie. Nie wrócisz. Wypierdalaj stąd. Szósta osoba nad twoim nikiem. Okej. Okay. No i tak, wróci. Nad Elinikiem. Ja wiem. Czasem jest Adam Mao. Jakby była lesbijką, to by kurwa była miła, bo w końcu jestem kobietą, nie? To by na mnie ale leciała. Jesteś obrzydliwa. Jesteś obrzydliwa. A ty się obrzydliwie zachowujesz, kurwa. Super. Koko Jumbo, Koko Jumbo. Ogólnie ja się lesbijką podobam, więc nie jesteś lesbijką. Na pewno. No nie powiedziałam. Co ja nie jestem. Jak ktoś się komuś podoba, to już nie może być krytyczny wobec tej osoby. Ale lesbijki mnie uwielbiają, także ona nie jest lesbijką. Ona jest po prostu jakąś bitą przez męża. Ale ona ciebie nią. Każdy uwielbia. No pofantazjuj sobie, pofantazjuj. Ona nie jest lesbijką. Lesbijki się we mnie kochają. Chcą się ze mną dotrzeć. A ona, a on, to jest jakiś po prostu babus skrzywiony psychiczny. Patrzysz w lustro w tej chwili? Nie, patrzę na swoją. Brawo, pięknie się określiłaś. Nie, ja jestem na moim serwerze. Ja tutaj jestem gwiazdą, a ty tutaj jesteś nikim. O, serio? No tak, serio. Czego nie rozumiem? Z serca. Ela, dlaczego się wyrzekłaś Marysi na streamie? Ja jestem Ela Gawin, Queen of the Hated, a ty kim jesteś? Nie rozśmieszaj mnie, kobieto.
co najwyżej jest zerem. Już mi przepona dzisiaj parę razy prawie pękła od twojego gadania. Boże, Elu, no to mówisz o kimś, że jest zerem, a sama się wyrzeka. No, nie powiesz zerem, weź, dobra, nara. No, kim ja jestem, to chyba wiadomo, nie? W końcu miałam dzisiaj chyba live'a. Nie wiadomo. Ile właśnie nie wieczory. No ale przepraszam bardzo, to wy jesteście hejterzy na moim serwerze, a nie ja na waszym o trzeciej nad ranem, więc to chyba o czymś świadczy. Wypierdalaj stąd do psychotropa, czego tu chcecie. Ja myślę, że pani Ela jest hejterką. To jest po prostu serwer dla moich fanów. Których tu nie ma? Nie, jest dużo, zapewniam cię. Nawet są nowi, którzy jeszcze nie wiedzą, że będą fanami czy hejterami. Dobra, połowa tych ludzi to fejki. No i co? A ty czy kim jesteś? Fejkiem w internecie tylko. No tak, bo banujecie, kurwa. Dobra, bo no jak masz na imię nazwisko? Ja. Kto jest tutaj fanem? Kto jest tutaj fanem? Ja. Napiszcie na czasie. Kto jest? Ja. Mamy dwóch. No i starszy. Ty też jeden. Dawaj na solówę. Ale o co ci chodzi? Co za kurwa idiota, ja pierdolę. Do hejtera mówię. Ela, dobra, pani Elu. Z hejterów. To teraz hejterzy, to... dawaj ta. Dlaczego pani tak źle mówiła o Marysi na streamie? To mnie zabolało. Dobra, skoro tutaj nie ma ani jednego mojego fana, to wszystkie osoby z głosówki dostają bana, dobra? No i kończymy. Ela, masz wysłany na priv, kto to ta laska jaka jest. No to dajesz. Weź mi też podeślij, bo to kurde za dużo mi się przesuwa. No już raz mówiłem, że to ja, a to nie ja gadałam. No mi skliknął. To ta stara pralka. Ja, że nie wypralka, o ja pierdolę. No masz taki głos jak ta stara pralka. Nie, ja nie jestem stara pralka, jebać pralkę. Może jesteś nowy odkurzacz? Dobra, słuchajcie, idę spać, nie chcę mi się tutaj po prostu już rozmawiać. Ale powiedz coś o Marysi, no, ona taka smutna tam. No a ty taki szczęśliwy, no, powiedz coś sobie. O, przepraszam. O, kultura. Przepraszam, przeprosiłem, nie chciałem, sorry. Ale nie, to kultura pozytywnie, nie? Można beknąć, można przeprosić, nie? Nie powinno się wyzywać, ale potem można przeprosić, nawet się powinno, nie? No właśnie, można wyzywać, ale już brak przeprosin. Jak już wyzwiesz, tak? Nie powinno się, ale jak to zrobisz, to zrobiłaś, no to co zrobisz? Słowa bolą, przeprosić możesz, nie? To cię tak nie kosztuje. Nie wiem, ja tu nie wyzywam. Ale nie mówię ogólnie, mówię ogólnie, nie? Tego się słucha. No. Nie wiem, ja przyszedłem sobie posłuchać, tak. No i fajnie, dzięki cię słuchasz, nie? Chociaż to pewnie, nie wiem. Dla mnie się to przyjemne, nie? Dlaczego mówiłaś, że Marysia cię nie kocha? Że nigdy cię nie kochała? Ale nic tego takiego nie było. To jest nieprawda. Znaczy mu się pomyliło to, co on sam siebie pyta, chciał zadać odpowiedź, nie? To jest absolutnie. Czemu rodzice nie kochali? Nic takiego się nie stało, nic takiego nie było. Nie ma żadnych nagrań. Nie ma nic takiego. Dzisiaj na live słyszałem takie same słowa. No dzisiaj jest live. Rzeczywiście już tych nagrań. No było. Nie, hejterem jesteś, nie było takiego nic. Aha, no hejterem. Było, było. A myślę, że głosówki już od rana będą latać po internecie. Wszystko fotomontaż. Tak, tak. Ja myślę, że nawet Ela podłożyła swój głos i to nie była Ela. Tak, deepfake'i. No to u deepfake. Myślę, tak. No tego dzisiejszego live'a to psychotropa bieżąco tutaj edytował. No i wyszło jak wyszło, no. Wiem jak było. Tak, edytowo, on ledwo Discorda używa. I ledwo widzi, stary, to proszę cię. No on tak dla niepoznaki tylko. Nie, ale poważnie, nie? Był Sandboard chociaż? Bo tam krzyczał na swoich fanów, że ma dostać i chuj, bo nie potrafi zrobić. Dlaczego?
Bo nie oglądałem tego akurat. Ja też go nie oglądam, no. Więc tego się pytam. Miał sandboard zrobić, nie? Coś ma gotowe w 5 minut. Ale spakał się, że mu nie zrobili to jego fani. Nie, on to na bieżąco, on podpiął chat GPT pod live'a i podpiął tak, na filmowy. No. No tak, no. A on podpiął, no. Dobra, on. No nie, no nienawidzę tej głosówki na telefonie, to po prostu coś co moderować podium, to jest fajna sprawa. Już nie ma. Ja dzisiaj niestety też na telefonie. Jutro jak będę na kompie, to inaczej to będzie wyglądać. Nie, no bo wiesz, jak jest taki duży serwer, to już musi być podium, nie? Bo po prostu jest za dużo randomów i multików, czegokolwiek. Dlaczego nie siedzisz na kompie? Bo na kompie widać, kto co mówi na bieżąco w miarę. Bo mój komp jest gdzie indziej. A telefon mam przy dupie? Bo telefon mi wystarczy do życia, tak? No poza Discordem? No okej. No tak po prostu pytam, nie? Nie, no to jest ten. To są narzędzia, akurat, no. Była sytuacja, ale wyszła, to myślałem, że zrobi podium, ale... Właśnie, ja nie rozumiem, czemu ona tylko podium nie zrobiła. Ostatnio miała problem, że zrobiłeś podium za nią, a sama już nie chciała zrobić. Ale nie, ale wiesz czemu? Bo to nawet, jak na taką głosówkę, to było całkiem okej. Okay. W sensie, było trochę pyskówki, ale było lepiej niż bywało, nie? Albo ona ma więcej cierpliwości, nie wiem. No bo ja mi nie mówiłem po prostu. Nie. Jak to nawet jest tam w pojedynkę, to zachowujesz się inaczej, a w momencie, kiedy jest szał, to jesteś zupełnie jeszcze innym obliczem. A jaką mowa? Liza dup. No, ale nie wiem, co... A tak, ale... No i co? Inaczej zachowujesz, jak jesteś samemu, inaczej jak cię atakują. Inaczej jak jesteś w tłumie, inaczej jak jesteś z kolegami. Ale cię nie atakował. No dziś... Maciek? Niezbyt, no. Tak, słucham. Nikogo ci nigdzie nie atakował. No dzisiaj nie. Relatywnie. Ale atakowałeś. Nie wiem, więcej pytań było do Eli niż do ciebie, więc ja nie wiem. Tak no i prawidłowo, i prawidłowo. No. Maciej? No ale ty, ale wiesz co, ty odpowiadałeś, a nie Ela, no nie? No sorry, takie pierdolety. Ja nie mam tej cierpliwości, co ona, naprawdę. No ale psychę nie ma, płucować się nie umie sama. Ona się nie musi nikomu pulsować, tym bardziej tobie. Wiesz. A nie mówię, że mi. No ale dobra. No to... Maciek, może przejrzyj tak, weź dwa kroki w tył i zobacz, jaką listę sukcesów ostatnio Ela ma w życiu i zacznij interesować się może rozwiązywaniem pojedynczych problemów, a nie napierdalaniem na wszystkich, że są hejterami. Nie myślisz nie tak... Na wszystkich. A nie na wszystkich. Pasmo, kurwa... Nie na wszystkich, weź, nie mów tak, kurwa, że jest więcej, to znaczy na wszystkich, wiesz? Polski język, jo. Czekajcie, stójcie. Dobra, będę spokojnie. Jej problemy to są jej problemy. Nie wasze, ani nie moje, ani nie nasze. Rozumiecie? A przez to, że dajemy jej poklask, przez fakt tego, że tu siedzimy, słuchamy jaki ją. Jaki jest poklask? Poczekaj, daj mi dokończyć, bo już o tym rozmawiamy. Nie, sorry, poklask to jest coś, chwała, uwielbienie. Poklask to nie jest jak kogoś napierdalasz po twarzy, po policzek, nie? To nie jest poklask. To są plaskacze. Ale ja nie stoję przed nią i teraz nie napierdalam. Ale nie mówię o tobie, wiesz? Mówimy to ogólnie, nie? Znaczy ogólnie o tych ludziach, którzy są. Jaki to jest poklask? Poklaskiem jest to, że ktoś wchodzi, chce rozmawiać na swój sposób i jest jebany, atakowany? Dobra, daj skończyć zdanie, może się wydarzyć. I właśnie robi w ten sposób w stosunku co do mnie. O. Takie życie. Sorry. No daj się Maciek, daj się wypowiedzieć do końca daję. Odpowiedź. Dobra. Bo tak się kłótnia po prostu robi, wiesz. Znaczy, wydaje mi się, że to nie ma sensu się wypowiadać, dlatego, że niektórzy lubią te show, które się dzieje, a niektórym jest szkoda tego, co się dzieje. I do momentu, kiedy ludzie nie przestaną tego oglądać, to będzie się działa krzywda. Ja mówię tylko o roli Maćka. No ale to wiesz, to jakby myślę, że pewne osoby by zdały sobie sprawę, że jeżeli coś takiego się dzieje, to może pora po prostu przestać, bo prowadzi to do czego prowadzi. I to chyba od roku, od lat już. Dobra, to czemu nie przestałeś patrzeć na to, no? Bo jest show. Maciek, ja mówię o twojej roli i odpowiedzialności. I jako osoby, jesteś najbliżej, tak? Nie,
Co? No, z nas, tutaj. Dobra? Jesteś na... Nie, no wy mówicie, nie bliżej Eli, znacie ją lepiej, dłużej, no, kurde. Poczekaj, Maciej, dobra, bo no, przed tym byłeś menedżerem, kurwa, człowieku. Słuchaj, jesteś najbliżej, tak? Uważasz się za, nie wiem, za przyjaciela, menedżera, nie myślisz na tym, że zamiast, wiesz, piłować ten ogień, kurwa, i podburzać i podlewać benzynę do ognia, nie powinieneś skupić się na rozwiązywaniu pojedynczych problemów? A skąd wiesz, co ja robię? A wiesz, można i drugie? Bo ja słyszę, co ty robisz. A nie, ty słyszysz, nie? A widzisz? A wiesz? Przepraszam, tak? Ale wyobraź sobie... Mogłyśmy wykorzystać tą szansę tej dyskusji, nie? I zamiast, wiesz, no, podburzać tym bardziej i tak dalej, i tak dalej. Podburzam teraz? Ja bym nie ma możliwości, wybacz. Teraz już nie ma Eli. Dobra? Ale 5 minut temu można było nakierować tą rozmowę na rozwiązywanie pojedynczych problemów. Może to by, kurwa, coś dało. Jak? To czemu nie nakierowałaś, skoro wiesz? Skoro jest taka świetna. Jeszcze raz, to jest twoja rola. Twoja. Nie. Nie? Nie? Moją rolą jest sprzątać. Sorry. Mnie bolą problemy, Eli. Jak ale to na serwerze, ale mam swoje. Ja mam swoje. Ej, wyobraź sobie, ja to robię w międzyczasie. I tak mam problemy od tych ludzi tutaj. To są moje problemy. Fajnie byłoby, wiesz, uratować Ele Gawin, jak wy wszyscy chcecie, ale kurwa, mam siebie, nie? I swoje problemy, sorki. Nie naprawdę. Nie masz czasu, nie masz czasu. Podjąłeś się czegoś, do czego po prostu... Ale ja się podjąłem, nie? Ej, no. Sorry. Ja... Ela trafiła do aresztu, nie? Wtedy. No. No. I była jakaś tam drama. Przypadkiem, bo nie wiem, trzeba by zapytać, jedyny miał uprawnienia, nie? I to kurwa cały czas, bardzo cenny w tamtym momencie, życiowy, poświęcił na wyjebywanie jakiegoś gówna na przedpokoju, bo jedyny miał uprawnienia. No ja, no tak, no, zrobiłem to, no i tyle, tak? A jak ostatnio wyszło, tak, że miał uprawnienia, ale potrzebował pomocy, płakała, tak? I tak dalej. To już nie była cała reszta. Okej, mruk sobie spał, dziewczyny mają swoje życie, bo późno nocy, środek nocy, nie? I Janusz, kurwa, siedział, nie? I co zrobił, kurwa? Nic. Sorry. Ja się wkurwiałem i będę to wkurwiał się dalej. Ja nie będę swojego czasu życia poświęcał, nawet Eli, nikomu. Jak tak jak śmiecie będą, to zaraz przewijać z powrotem. Nie po to jakąś daję przerwę, służą czy nie. Od tego jestem, mam taką rolę, tak? A potem ta osoba wraca. Za 5 minut, bo się koleguje, że komuś dupę. Nakręcasz, Maciek, proszę. Przez jutro praca, nie? Bo to nie, dymy, szok, ale, kurwa. Ale nakręcasz te dymy, tym bardziej. Ja ich nakręcam. Okej. Okay. Trochę tak, nie? Dobra, ale, może ja się mylę. Może zapytajmy, dobra, ja, może ja się mylę. Masz rację, tak, no, trochę nakręcam. Nie, ja uważam, że koleżanka ma rację, że trochę tak jest, że ty też nakręcasz trochę to, patrząc dzisiaj. Oczywiście, bo to jest show i też jakby jest te na tej dużo, ale no, ja trochę właśnie, nakręcam, więc, poczekaj, ale dobrze. Trochę nakręcam, no, a kto nakręca tylko dymy? Wcześniej jak rozmawiałeś ze mną sam na sam, to właśnie mówiłeś, że nie nakręcasz. Nie nakręcam? Nie takich dymów. No, tak powiedziałeś. A jakościowo, ja poddymiam, o. Ale przed... Dobrze, ale tutaj, posłuchaj, tak, nakręcanie dymów ma pewne konkretne znaczenie. Jakie? Takie zrobienie problemów de facto, no ja tak to widzę, dobra. Bardzo prosta sprawa. Kurwa, nie widzisz tego, bo dobra, jestem powiem wam prosty przykład, nie? Uwaga, czasami jak idę i palę fajka, bardzo rzadko, ale czasami się kurwa zdarzy, nie chcieć szukać czegoś tam, znajdę trawnik, rzucę, bo się tam rozłoży. Chujowo, nie? Chujowo. Nie powinno się śmiecić, nie? No, ale czasami się zdarzy wam. A dlaczego tak sobie na to pozwalam? Bo 3 razy tyle kurwa zbieram. Po menerach, po kimkolwiek. Mówię wkurwia, tak? Że pod moim pubem, znaczy po moim, tak? Na moje osiedlu ludzie syfią. No i co? Tak samo. Ja poddymię, coś tam zjebię, ale staram się 3 razy więcej zrobić dobrego i wy tego nie musicie widzieć. Ale tak jest. Dlatego ja mam admina, a wy nie. Aha, dobra, sorki, to jak czasem sprzątnę papierek z ulicy, to mogę nasrać komuś na przedpokoju? Możesz. Najwyraźniej nie. Właśnie nie.
No z tego wychodzi, z tego co powiedziałeś. Nie, ja powiedziałem, że rzucę papier niedopałek i posprzątam sami trzy niedopałki. Dobra, skupmy się na jednym. Poddymiasz, tak? Zaostrzasz sytuację. Tak? Okej. Okay. Zdarza się. Dobra, ale to w ogóle. Ale to w ogóle, no. Dobrze. A nie, co widać? Dobra, widać. Ja ci powiem to, co widać. To, co ja jako obserwator widzę. Zaostrzasz sytuację. Robisz swoje zakulisowo, chwała tobie, zajebiście, fajnie. Ale, kurwa, może by robić jedno i drugie? No nie wiem.